Witam cię serdecznie, Piotr Misiurek, kolejne kryptororaty. Dzisiaj chciałem zająć ci chwilkę i porozmawiać o pewnej iluzji, którą możemy zaobserwować patrząc na wykres Bitcoina. Podejrzewam, że każdy, a na pewno większość z nas ma taki moment, w którym po raz pierwszy usłyszała o Bitcoinie i potem żałowała, że w tym momencie nie kupiła, bo cena wtedy była niska. Jak się spojrzy na wykres, to były to bardzo łatwe pieniądze do zarobienia. Jednak jest to tylko iluzja. Bitcoin to tak naprawdę nie są łatwe pieniądze, ponieważ w każdej inwestycji wszystko wydaje się łatwe, proste i logiczne, jak się spojrzy już na narysowany wykres na przeszłość, ale jest dużo bardziej niepewne w sytuacji obecnej. Nie wiemy, czy wykres zachowa się w podobny sposób jak wcześniej. A nawet jeśli byśmy weszli w tym momencie, kiedy nam o tym mówiono, o którym teraz dzisiaj żałujemy, to pojawiają się inne trudności. I część z was na pewno doświadcza tej trudności, że weszła i kupiła, ale po prostu zgubiła te bitcoiny, zgubiła klucz prywatny, i to jest jedna z trudności zarabiania na bitcoinie, że cała odpowiedzialność jest na nas. To my jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych coinów i musimy pilnować dostępu do naszego klucza prywatnego, żebyśmy po pierwsze go nie zgubili, po drugie, żeby nie trafił on w ręce żadnych innych osób. I kolejna rzecz, która jest bardzo trudna, to ogromna, ogromna zmienność na rynku krypto. Jak spojrzymy sobie na przeszłość wykresu, to wygląda to wszystko bardzo łatwo, prosto i przyjemnie. Tylko jak sobie zrobimy zooma, zobaczymy, że po drodze były bardzo duże wahania, plus 30, minus 40%. To wszystko się zdarzało, więc sam fakt, że kupiłbyś w tym momencie, o którym się żałujesz, że nie kupiłeś, nie świadczy, że zarobiłbyś tak dużo. Być może zarobiłbyś dużo mniej, bo stwierdziłbyś: o, 100%, super od inwestycji, wychodzę, nie? A potem byś zobaczył, że to dalej rośnie, kupiłbyś i by spadło, i w sumie byś stracił. I albo byś się w ogóle kiedyś wycofał na którymś momencie, byłby któryś z lokalnych dołków, jedna z kilkudziesięciu, jeśli nie stu, iluś tam śmierci Bitcoina. Bitcoin spada przez kilka dni, traci 30-40% i sprzedajesz, wycofujesz się, obrażasz, myślisz, że Bitcoin to scam. Więc Bitcoin to wcale nie jest tak łatwy pieniądz, jak to wygląda patrząc na wykres z przeszłości. Rozwinięcie tych tematów znajdziesz w artykule zlinkowanym w opisie. Życzę ci przyjemnego dnia, rozsądnych, zaplanowanych inwestycji i widzimy się jutro w tym samym miejscu, o tym samym czasie.